kapelu, generale, jakże to byłoby wspaniale, gdyby rozkazać mojej mamie, aby karmiła naszą armię. Nie mam pretensji do kucharzy, każdy jak umie, tak nam waży, ale to jednak nie to samo, jakże im konkurować z mamą. Bo tak jak mama nie gotuje nic, u mamy mamy znakomity nic. O mamo, ty przy kotle naszym stań, ugotuj nam obiadek z siedmiu dań. Bo tak jak mama nie gotuje nic, u mamy to jest win. Obywatelu, generale, jest w tym projekcie wiele zalet. Nie ma lepszego już sposobu, jak tylko mam ogłosić pobór. Gdyby tu gotowała mama, byłaby potraw cała gama. Co dzień cud inny byłby w garnku, a nie grochówka bez ostanku. Bo tak jak mama nie gotuje nic, mamy, mamy znakomity wik. O mamo, ty przy kotle naszym stań, gotuj nam obiadek z siedmiu dań. Bo tak jak mama nie gotuje nikt, u mamy to jest wik. Obywatelu, generale, ja bym się nie namyślał wcale, zanim jutro słońce wstanie, wysłałbym mamie powołanie. Mama, gotujesz smacznie, tanio, nie gospodyni to lecz anioł, więc chyba słusznie jej nadamy stopień sztabowej starszej mamy. Komenda, jeśli padnie, gotuj broń, to mama swój karabin weźmie w dłoń. Z rozmachem rzuci go na kotła dno i w myśl rozkazu gotuje go. Bo tak jak mama nie gotuje nikt, u mamy to jest nic. Bo tak jak mama nie gotuje nikt, u mamy mamy znakomity wik. O mamo, ty przy kotle naszym stań, ugotuj nam obiadek z siedmiu dań. Bo tak jak mama nie gotuje nic,